Bo jaka jest różnica między Lewandowskim a Grzesiem Latą? Wjeżdżacie do mnie tu, że kominek wspominacie, no to ludzie, którzy nas oglądają, powiedzą, no te leśne dziadki się zebrały, kurde, jak ten Messi i nas tu faszerują takimi rzeczami. I ten sączył to piwo przez 90 minut i nie wiem, czy to były 2, czy to było 12. Nie ma trenera, który wszystko wygra. To się nie, to jest fizyczna niemożliwość. Jeden palec obciąć, coś. Ja się cieszę, że dożyłem takich czasów, że polski piłkarz jest uważany za najlepszego w świecie. Bo dzisiaj Messi to jest leśny dziadek. I w tym sensie, że ja tego Messiego broniłem, a nie, że mu chciałem dokuczyć. Trener mówi to, co dziennikarz chce usłyszeć, żeby go zadowolić. Piękna, wiosenna, budząca się do życia Wisła, ale nie dla podziwiania pięknych okoliczności przyrody tutaj przyjechaliśmy, ale w odwiedziny do legendarnego trenera Antoniego Piechniczka. Dziękujemy za gościnę. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu, dzień dobry tym, którzy będą ten program oglądać i słuchać. Siedzimy, panie trenerze, przy słynnym kominku. Muszę powiedzieć, że ten kominek swego czasu był takim talizmanem dla kibiców piłki nożnej, bo spod tego kominka pan opowiadał pięknie o piłce nożnej. Wspomina pan też te momenty, kiedy pan się łączył spod tego kominka z telewizją? Tak, no spędziłem sporo czasu przy nim. Spędzam nadal, oczywiście zimową porą, nie teraz, ale... Ale zdaję sobie sprawę, że był to popularny kominek, że prowadziliśmy wtedy z Andrzejem Sidorowiczem, dziennikarzem z Katowic, właśnie taki program. Co tydzień, a czasem częściej, gdy były jakieś ważne mecze ligowe. No wspominam to sentymentem, bo człowiek był młodszy o te 40 lat i inaczej trochę patrzył na życie, inny miał perspektywy przed sobą, a inne ma dzisiaj. Podczas dzisiejszej rozmowy wspólnie z Darkiem Leśnikowskim, który siedzi obok mnie, porozmawiamy sobie z panem trenerem o tym, co było, ale też o tym, co jest. Zapytamy pana trenera o to, jak jego zdaniem wygląda dzisiejsza rzeczywistość piłkarska w Polsce, ale przede wszystkim chciałem pana zapytać, panie trenerze, bo jechaliśmy sobie tutaj do pana pięknymi naprawdę drogami, wszystko tutaj jest cudowne. Jak panu się żyje w Wiśle? No żyje się bardzo dobrze. No, wybrałem to miejsce sporo lat temu. Odkryłem je wtedy, jak byłem czynnym zawodnikiem. Miałem 20 parę lat, no to bez mała. Mogę powiedzieć, że to wszystko rozpoczynało się tu w Wiśle 50 lat temu. Jak zakończyłem swoją zawodową karierę, to przeprowadziłem się na stałe. I cieszę się z tego miejsca, bo też kocham przyrodę, też dobrze się czuję. No Wisła dzisiaj jest słynna nie z piłki nożnej, a słynna jest z narciarzy, skoczów narciarskich Adama Małysza i wielu, wielu innych młodszego pokolenia. No krótko mówiąc, sport w Wiśle ma się bardzo dobrze. Cieszę się, że tu jest tylu działaczy, którzy kochają sport, inwestują w sport, rozkręcają ten sport. A panów goszczę dlatego, że przyjechaliście no, w takim celu, aby no, z okazji wielu wydarzeń dotyczących naszej piłki, na temat tej piłki pogadać, co jest zawsze dla mnie tematem ciekawym i chętnie na ten temat mówię. Panie trenerze, ta działka, ten piękny widok, który tutaj się roztacza z domu od pana, to był, zdaje się, odkryty tak trochę też na sportowej niwie, to znaczy w czasie przebieżek, kiedy zabierał pan swoich podopiecznych no, tutaj. Nie. Panie redaktorze, to nie ja zabierałem, to wtedy ja byłem zawodnikiem, ja byłem zabierany. Było kiedyś zgrupowanie w ośrodku startu w Wiśle. Wtedy szefem całości był szef wyszkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej Świętej Pamięci Ryszard Koncewicz, a pan Kazimierz Górski, legenda, która nastała po nim, był tylko jego jednym z współpracowników. I właśnie z panem Kazimierzem poszliśmy tutaj w ten rejon, w którym jesteśmy, na zabawę biegową. Ja to miejsce zapamiętałem, bo pomyślałem sobie, jest styczeń, temperatura jest minus 18 stopni, śnieg do bioder, słońce świeci, śnieg się skrzy, no miejsce, no raj na ziemi. No, jak ktoś kocha góry, kocha narty, to, no i zapamiętałem to miejsce i potem jak już skończyłem karierę, jak już byłem trenerem Odry Opole, no to wtedy jakoś tak zrealizowałem swoje marzenia, kupiłem czy wydzierżawiłem najpierw trochę ziemi, potem postawiłem kamping
i w tym kampingu przez ileś tam lat spędzałem wakacje z dziećmi, a dopiero już po Mistrzostwach Świata w Hiszpanii rozpocząłem budowę dwa lata później tego domu, i w którym dzisiaj Państwo gościcie. Ja chciałem, panie trenerze, zapytać o wspomnienia. Czy często pan, siadając przy właśnie kominku, wspomina pan trenerską karierę? Jak to kiedyś było, jak to kiedyś się mecze wygrywało, ale i się mecze przegrywało? Jak to było? To znaczy, wie pan, pewnie, że wspomnienia są. Wspomnienia są po pierwsze, jak mnie odwiedzi ktoś z byłych kolegów, trenerów, piłkarzy albo ludzi, którzy pracują na uczelni, czy w Warszawie, czy w Katowicach, mówię o uczelniach typu AWF, no to trudno nie poruszać tego tematu i siłą rzeczy, mimo że piłka tak bardzo poszła do przodu, to czasem wracamy do tego, co było, bo jest takie określenie, które mi bardzo pasuje, że po prostu w piłce obowiązują pewne zasady, które są ponadczasowe. I jak ktoś mówi, że wszystko jest nowoczesne, że wszystko dzisiaj trzeba zmienić, metody treningu, podejścia i tak dalej, to ja zawsze mam pytanie, które brzmi, to dlaczego w tych latach ubiegłych rodzili się tak wspaniali piłkarze, jak Pele, jak Maradona, jak nawet Messi, który już jest tym starszym zawodnikiem i tak by można mnożyć. A już pomijam również wielce utytułowanych piłkarzy, którzy grali w naszej reprezentacji, którzy pochodzili ze Śląska, z Ruchu, z Górnika Zabrze. No, krótko mówiąc, trudno, żeby tutaj na te tematy nie rozmawiać. Ale z drugiej strony mówi trener o świetnych piłkarzach w przeszłości, ale trudno się oderwać od takich opinii, bo są opinie ekspertów, że gdyby piłkarza takiego jak Kazimierz Dejna, na przykład piłkarzy świetnych, Johan Cruyff, przenieść do dzisiejszych czasów, to po prostu oni by biegali zbyt wolno i nie dali sobie radę z tym tempem. Daliby radę czy nie? Panie redaktorze, na pewno daliby, bo te nazwiska, które pan wymieniał, to oni się nie wyróżniali tym, że byli sprinterami, że biegali na 100 metrów i mogli konkurować na Igrzyskach Olimpijskich i stanąć w jednym blokach startowych. To jest niemożliwe. Natomiast wyróżniali się inteligencją piłkarską. Wyróżniali się rozumieniem gry, wyróżniali się tym, że potrafili uzgodnić między sobą, między zawodnikami, z trenerem sposobu gry. Lansowali nowy sposób gry. No. Futbol totalny, takie określenie. No dzisiaj też każda drużyna gra futbol totalny, bo patrzy pan na ligi angielskiej, no to tam nie ma jednego piłkarza, który by nie grał totalnie na maksa swoich możliwości, bo jakby tak chciał grać, to po 15 minutach jest zdejmowany. Futbol totalny. Dalej, proszę pana, sposób wysoki pressing. Wtedy tak się nie grało, bo nie było takich potrzeb, bo po prostu zorganizowało się grę defensywną na linii środkowej, a już ci najlepsi robili z takim systemem gry Mistrzostwa Świata jak Włosi, że organizowali to przed własnym polem karnym i z tego wyprowadzali kontrę i mieli do bramki przeciwnika 80 metrów, ale przy dobrej szybkości i przy dobrym rozegraniu, przy dobrym wyszkoleniu, przy dobrej umiejętności driblingu, no robili zdobywali tytuły mistrzów świata i tak by można mnożyć. Także zberysowało mnie określenie, które powiedział Jacek Moch, mianowicie, że gdyby w miejsce Lubańskiego miał na Mistrzostwach Świata w Meksyku Lewandowskiego, to by został mistrzem świata. No słuchaj, robisz krzywdę po pierwsze Lubańskiemu, bo był najlepszy w tamtych czasach, tak. Wybitnym piłkarzem, był idolem dla wielu piłkarzy. I nie wiadomo, jak Lewandowski wprowadziłby się w ten zespół, bo miałby niewiele czasu, aby się z zespołem przygotować. Natomiast Lubański na co dzień nie grał w Bayernie Monachium, ale grał w Górniku Zabrze, bo w otoczeniu takich piłkarzy, jak Ernest Pol, który go uczył piłki, jak Kostka w bramce, jak Oślizło jako obrońca, jak Gorgoń jako obrońca, jak Kowalski, i Banaś, Przołtysik, zawodnicy linii środkowej. I te wszystkie zdobyte, że tak powiem, w klubie, przećwiczone w nieskończoną ilość razy kombinacje wychodziły w meczach Górnika, który był w finale europejskich pucharów i przenosiły się na grę reprezentacji. No więc wie pan,
Te porównania nie są najbardziej trafne, a ja będę bronił tamtych piłkarzy. Nie dlatego, że ja z nimi grałem, że ja się od nich uczyłem, że potem zostałem trenerem i uczyłem innych. Tylko po prostu no, każdy jest dobry w swojej formule. No, niech pan zapyta tych od Formuły 1, że jakiś Fittipaldi, czy jak oni tam wszyscy nazywali, jakby, czy dałby sobie radę w aktualnym bolicie? No musiałby sobie dać. Musiał się nauczyć tego bolicu. No, panie, no. I czy on jest słabszy od aktualnych mistrzów? No nie wiem, czy słabszy. A może jednak lepszy, może jednak koordynacja, refleks, spojrzenie peryferyczne, umiejętność czytania szybkości, umiejętność wyczuwania, jak trzyma się toru bolid. No tysiące spraw, które nie są moją specjalnością. Czyli krótko mówiąc, panie trenerze, tego się nie da porównać. To nie, ale i dlatego jestem przeciwny, żeby to... Być może jest to błyskotliwe, być może trenerowi podsuwają coś takiego, a trener mówi to, co dziennikarz chce usłyszeć, żeby go zadowolić. No. Panie trenerze, dwa nazwiska pan wymienił. No. Messi i Lewandowski. No. O tym, że oni się za chwilę spotkają, to my sobie jeszcze porozmawiamy o przyszłości. Ale to pan pozwoli, że ja już proszę, kontynuuję. Proszę, przeczytałem w prasie takie określenie, że w związku z tym, że gramy w jednej grupie z Argentyną, to dojdzie do konfrontacji Messi i Lewandowski. I trochę się zaperzyłem, bo powiedziałem, wybieranie, który z nich jest lepsze, miałoby sens, gdybyśmy cofnęli czas o 6 lat. Że i Lewandowski byłby o te 6 lat młodszy i młodszy byłby Messi. Bo dzisiaj Messi to jest leśny dziadek i przez to przeszedłem do historii. Zaatakowali trenera mocno za te i w tym sensie, słowa. Że ja tego Messiego broniłem, a nie, że mu chciałem dokuczyć. Daleki byłem od tego, jak przez ileś tam lat kibicowałem w Barcelonie, to głównie kibicowałem ze względu na Messiego. Bo tyle meczy, ile on wygrał, tyle meczy, w których on robił tą różnicę, tyle sukcesów odniesionych przez Barcelonę z czasów Guardioli, to było no, w tych 60% zasługa Messiego. To nawet Lewandowski, jak strzeli ileś tam bramek do Bayernu, to ma może olbrzymi wkład w całokształt, w całe mistrzostwa, ale nie decyduje tak o wyniku meczu jak Messi w wielu bardzo istotnych meczach Barcelony. I tu jest ta zasadnicza różnica. Ja się cieszę, że dożyłem takich czasów, że polski piłkarz jest uważany za najlepszego w świecie. To też jest pojęcie względne, ale rzeczywiście oddać trzeba Lewandowskiemu niesamowitą wyczucie sytuacyjne, niesamowita umiejętność znalezienia się w dobrej sytuacji strzeleckiej, umiejętność wykorzystania każdej sytuacji. No i proszę pana, to tylko Lewandowski mógł strzelić bramkę na 1-0 z Atletico Madryt. Dosłownie no, dostał piłkę, opanował, między trzema zawodnikami ta piłka poszła, trafiła w słupek i jak bila bilardowa poszła po całej długości bramki w boczną siatkę. No panie, nie widzę drugiego takiego, który by taką bramkę strzelił, nawet jakby trenował na treningu i stąd taki szał wodę. I na tym polega jego wielkość. Ja mu to oddaję, ale jednocześnie uczę jego, nie tylko jego, ale spojrzenie z pewną pokorą. Bo jaka jest różnica między Lewandowskim a Grzesiem Lato? Taka, że Lewandowski na Mistrzostwach Świata nie strzelił ani jednej bramki, a Lato 10. Ale Lato miał lepszych kolegów jednak w drużynie. Lato grał w lepszej drużynie jako całość. To trzeba powiedzieć. Po prostu reprezentacja, którą prowadził pan Kazimierz, to była zdecydowanie lepsza od aktualnych reprezentacji. Tu macie odpowiedź. Który gdzie by co pasował i tak dalej, no. Okej, reprezentacja Kazimierza Górskiego z Argentyną wygrała, ale z Argentyną wygrała też i to tam, na ich terenie, reprezentacja trenera Antoniego Piechniczka. Ale w meczu towarzyskim. W okolicznościach, których pewnie młodsi kibice nie pamiętają i nie wiedzą, a starsi może, nie wiem, czy zawsze kojarzą. Pan tam poleciał do Argentyny z jednym bramkarzem, to znaczy... na dodatek z bramkarzem z... No, problem polegał na tym, że po prostu powołałem na to zgrupowanie dwóch bramkarzy, których przymierzałem na wyjazd na Mistrzostwa Świata. W mecie był to Młynarczyk i Mowlik. Tak. I Mowlik przyjechał na to zgrupowanie. Zgrupowanie mieliśmy w niedzielę do godziny 12, żeby wszyscy pociągami pozjeżdżali. Obiad, potem popołudniowy trening, bo w środę już mecz w Argentynie. I przychodzi Mowlik, mówi, panie trenerze, no, spotkała mnie taka
przykrość, zmarł ojciec i w środę jest pogrzeb. No to trudno. To zrobić. No to kondolencje, no wie pan, no grzecznościowo pogadałem trochę, jak to się mówi, no solidaryzowałem się z nimi. No i nie ma, Mowlika. Za chwilę przyjeżdża mój naczyń, mój trenerze, ostatnio na treningu mnie dziubnęli tam i palec miał tak wybity, skrzywiony, złamany, że pod kątem nierównolegle szły te palce, tylko jeden pod kątem prostym tam gdzieś z boku się tego. Ja mówię, Józiu, wiesz co, no to nie jedziesz do domu, zostajesz w fotelu z nami. Szukamy bramkarza, no więc od razu szukamy Kaźmierskiego z Legii, no tak. Bo w Warszawie Kaźmierskiego nie ma. Zniknął jak kamfora i tak dalej. Nie wiem, może się obraził, że nie był w pierwszym składzie, może miał inne plany. No to została jeszcze ostatnia szansa, mianowicie lecimy przez Madryt i lecimy lotem do Madrytu i w Madrycie na Iberię się przesiadamy i stamtąd lecimy do Buenos Aires, no więc ściągamy Tomaszewskiego, Tomaszewski też nie. No i został ten mój nasz. No i z tym palcem złamanym narada w sztabie, co robić, jak robić. Doktor Kalicki był z nami i mówi, wiesz co, no. Ja mu tego nie nastawię, nie mu tego nie zrobię, on musi tak grać, możemy mu tam jeden palec obciąć, coś tam tego, znaczy nie palec, tylko palec z rękawiczki. No w każdym bądź razie, no i dam mu jakieś nieczulające, nie? No i tak zaczęliśmy. I 30 minut gry, a mówię, doktorze, przestało działać. A tu jeszcze trzeba dograć. 15 minut trzeba wytrzymać. No ale wygraliśmy ten mecz 2-1 po bramce tego Zbyszka Bońka i Buncola. No i z euforią przyjęliśmy, niesamowicie zadowoleni do domu. Zapamiętałem konferencję prasową, jak dziennikarze argentyńscy naskoczyli na trenera reprezentacji Argentyny, El Flaco, no, Menotti, Cesar Luis Menotti. Naskoczyli na niego, że z Polską przegrywa, że tam, mówi, proszę panów, jestem jeszcze aktualnym mistrzem świata, a liczyć to się będziemy po mistrzostwach. I dyskusje się kończyły, nie? Także no, takie to były przeżycia czasem. Dwa razy w historii Polska ograła aktualnych mistrzów świata. Pierwszy raz to tą Argentynę, drugi raz żeśmy ograli po Hiszpanii Włochów na Stadionie Śląskim. Wygraliśmy 1-0 po bramce Dzikanowskiego. Także no, takich wydarzeń, jaki z tego morał, bo to tak opowiadać można. Morał z tego wynika taki, że nie ma trenera, który wszystko wygra. To jest fizyczna niemożliwość. Natomiast w najwyższej cenie są ci, którzy wygrywają mecze najważniejsze. Że tam prestiżowy z mistrzem świata. Włochy ograni, ci ograni. Nie? No i tak by można mnożyć. Ja mogę powiedzieć, że w zasadzie to z tych ważnych meczy przegrałem jeden. Może najważniejszy. Przegrałem półfinał z Włochami, gdzie mogłem awansować do finału mistrzostw świata. Nie? I to, ale to też jest osobny rozdział i to wynikało z nie z jakiejkolwiek niechęci, już nie chcę szukać podtekstów, nie chcę wymieniać nazwisk, wszyscy wiedzą o co chodzi, ale ja nigdy nie miałem awersji do Andrzeja Szarmacha, żeby go nie postawić. Natomiast no, Andrzej Szarmach w porównaniu z tym z Hiszpanii był o 8 lat starszy od tego, który startował w Monachium. No, 74, 82, 8 i naprawdę nie był już takim szybkim zawodnikiem. Na pewno miał niesamowitą intuicję. Naprawdę to był genialny, fantastyczny napastnik, ale wychodziłem z założenia takiego. Masz 40 lat. No w życiu już nie będziesz miał drugiej takiej szansy, bo to w polskich realiach, żeby ktoś dwa razy grał w półfinale Mistrzostw Świata, to jest niemożliwe. No czekamy 40 lat. No kurczapiam. No. Ja się dziwię, że przyjeżdżacie do mnie tu, że kominek wspominacie. No to ludzie, którzy nas oglądają, powiedzą, no leśne dziadki się zebrały, kurde, jak ten Messi i nas tu faszerują takimi rzeczami. O sukcesach chcemy porozmawiać. Ale tak, ale nie, no przepraszam, z sarkazmem to mówię pod własnym adresem, a nie waszym. Ale po prostu zmierzam do tego,
że trzeba umieć, a bo mówiłem o tym, o szarmachu. Powiedziałem sobie, Antek, masz 40 lat, drugi raz nie zagrasz. Zagraj tak, żeby za wszelką cenę wygrać. I rozumowanie było takie. Lato, król strzelców mistrzostw świata, bramkę strzelił w meczu z Peru i tak dalej, i tak dalej. Szarpał jak cholera do tej pory, rozegrał w pewnym wymiarze czasu 5 meczy, od pierwszej minuty do ostatniej. To może da mu trochę odpocząć i niech zagra w ataku. Będzie mniej biegał za piłką, więcej z piłką i będzie partnerem Smolarka, bo Boniek nie mógł grać. A w miejsce Laty postawię Ciołka, który zagrał bardzo dobry mecz z Peru, też strzelił bramkę. Zmieniasz skład, ale w zasadzie niewiele się zmienia, poza tym, że nie ma Bońka, ale Lato w jego miejsce. Ciołek grał i tak dalej. No oczywiście wyszło jak wyszło. No był jeden błąd, który też wynikał z przepisów. Mianowicie ten, że po prostu posadziłem Szarmacha na górze. Dzisiaj jak pan masz 22, to 22 siedzi na ławce. I to się stało, wie pan, po mistrzostwach w Hiszpanii, kiedy Jupp Derwall prowadził reprezentację Niemiec. Mieliśmy kursę konferencję w Splicie i Jupp Derwall powiedział: panowie, największy problem w trakcie mistrzostw miałem z piłkarzami, których musiałem wysyłać do góry. Bo się czuli urażeni, bo się czuli niepotrzebnie. Zawsze się znalazł kibic, który przyniósł kufelek piwa i ten sączył to piwo przez 90 minut i nie wiem, czy to były 2, czy to było 12, no, na przykład. No. No to były słowa Derwala i w tym momencie rzeczywiście robiło się krzywdę temu zawodnikowi, bo no, każdy by się z nas źle czuł, no. Prawda? No. Tak. Trenerze, a proszę powiedzieć, jak potem były wasze relacje z Szarmachem? Była wyczuwana niechęć w stosunku do trenera? Pan, no, nigdy nie było przesadnej miłości. Mhm. Ja zostałem trenerem Górnika Zabrze, zrobiłem z Górnikiem Mistrzostwo Polski. Potem żeśmy się spotykali już tak na jakimś meczu reprezentacji, ale ani ja nie byłem zaangażowany w tym meczu, ani on. No. Tylko byliśmy kibicami. No to siedzieliśmy przy stole, rozmawialiśmy. Nie no, wie pan, no. Nie ma takiej nienawiści, złości, żółci, takiej dożywotnej. Natomiast postawiłem go w meczu z Francją. Dlaczego? Dlatego, że grał w lidze francuskiej i jak gra z Francją, to musi się pokazać jak najlepszej strony. No to Lewandowski zagra z Niemca przeciwko Niemcom, to co? To się zepnie. No to będzie, nie? Trawę gryzł. No także i trzeba mu oddać, że strzelił ważną bramkę przy stanie 1-0 dla Francuzów. Tak. Parę minut później tam pociągnął po dalszym słupku w boczną siatkę. Nie, panie, no jak, wie pan co, ja sam grałem w piłkę. Nigdy nie byłem nieżyczliwym człowiekiem, nigdy nie miałem jakichkolwiek wrogów. Jeśli ktoś stał mi na ścieżce jakiejś tam życiowej, że postępował nie tak jak trzeba, to nigdy go nie biłem, tylko zawsze starałem się z nim porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. I Andrzejowi mówiłem: Andrzej, no ty jesteś, ja legendą jeszcze nie jestem, może nie będę nigdy, ale ty jesteś wielkim piłkarzem reprezentacji. No Lato byłby królem strzelców, gdyby nie francowaty w cudzysłowie Lato. Przepraszam, Szarmach byłby królem strzelców, gdyby nie francowaty Lato, kurde, bo mu zabrał. No wie pan, no to są takie momenty, które dzisiaj z uśmiechem na ustach o nich opowiadamy, bo to były nasze sukcesy. Taka jest prawda. To były sukcesy nie tylko pana Kazimierza, nie tylko Jacka Gmocha, nie tylko moje. To były sukcesy polskiej piłki. Wszyscy na to pracowali. W tych klubach trenowało się. Nikt nie grał za granicą. Wszyscy grali w polskiej lidze. No wie pan, trenowali go w większości polscy trenerzy. No. I można było. No. Można było. Jak ty chcesz dobrze zagrać na Mistrzostwach Świata, to ty pogoń tych wszystkich ludzi, którzy ci mówią, że masz iść z Bayernu do Barcelony. Każdy trener reprezentacji powinien, przynajmniej w moim przekonaniu, wracać do tego, co było. Trzeba bardzo dobrze i bardzo starannie przygotować zawodników pod względem motorycznym. Albo pan skończy, albo pana nogami do przodu wyniesiemy.